pojawiają się liczne znaki ostrzegawcze. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że coś niedobrego dzieje się ze zdrowiem seksualnym mężczyzn. W ciągu ostatnich 50 lat liczba plemników w nasieniu spadła o połowę. Często bywają zdeformowane i coraz więcej mężczyzn cierpi na niepłodność. W okresie ostatnich 20 lat zachorowalność na raka jąder wzrosła dwukrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy uważają, że winę za to ponoszą niektóre substancje chemiczne. Zakłócają pracę układu hormonalnego oraz rozwój seksualny mężczyzn. Problem w tym, że te substancje są wszędzie. Znikająca męskość. Nie tak dawno życie na Ziemi było o wiele prostsze. 60 lat temu sztuczne substancje uważano za futurologiczną nowinkę. Od tamtej pory przemysł chemiczny wytworzył ponad 90 tysięcy nowych związków, a wpływ większości z nich na człowieka nigdy nie został zbadany. W ciągu ostatnich 50 lat nauczyliśmy się wytwarzać nowe substancje. Podczas kolejnych 50 dowiemy się, co z tego wynikło. Mam wrażenie, że stoimy na pokładzie Titanika. Widzimy górę lodową, ale nie możemy już zmienić kursu. Sztuczne substancje znajdują się dosłownie we wszystkich produktach dostępnych na rynku. Związki chemiczne, takie jak bisfenol A, sprawiają, że plastik jest twardy i odporny. Inne, zwane ftalanami, czynią go miękkim i sprężystym. Dzięki substancjom chemicznym kosmetyki ładnie pachną, tkaniny się nie plamią, a komputery są ognioodporne. Czyżbyśmy jednak otworzyli puszkę Pandory? Niektóre substancje chemiczne powodują w rozwijających się organizmach głębokie i trwałe uszkodzenia. Szczególnie niebezpieczne są dla chłopców. Dopiero od niedawna zaczynamy rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dzieci powinny móc rozwijać swój wrodzony potencjał. Tymczasem my odbieramy im tę możliwość. Dlaczego nie mówi się o tym głośno? Może to zbyt przerażające? W grupie ryzyka znajdują się też młodzi mężczyźni. Liczba plemników w nasieniu u chłopaków w wieku studenckim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gwałtownie się zmniejszyła. Młody mężczyzna produkuje o ponad połowę plemników mniej niż jego ojciec. Ponad 85% jest zdeformowanych. W klinice leczenia niepłodności Uniwersytetu w Rochester naukowcy prowadzą badania nad spadkiem jakości plemników. Nastąpiło dramatyczne pogorszenie jakości plemników oraz zmniejszyła się ich liczba w nasieniu. Pracuję tu od 12 lat. I początkowo z 10 dawców akceptowaliśmy do badań 7 lub 8. Ich nasienie zawierało dużą liczbę ruchomych plemników. Z czasem było coraz trudniej o nowych dawców. Na 10 zainteresowanych naszym programem studentów z tej samej co przedtem grupy wiekowej, może 3 lub 4 miało nasienie o odpowiednich parametrach. Zmieniły się wyznaczniki Światowej Organizacji Zdrowia, według których mężczyzna uznawany jest za niepłodnego. Początkowo było to 60 milionów plemników na mililitr nasienia, potem 40 milionów, teraz 20. A mówi się o obniżeniu wskaźnika do 10 milionów. Nie można przecież zbyt wielu mężczyzn klasyfikować jako odbiegających od normy. Za danymi statystycznymi kryją się setki tysięcy par usiłujących począć dziecko, tak jak Jack i Natalie McGowan.
Byłem zaszokowany, że niepłodność to problem na taką skalę. Gdy przyszliśmy do kliniki po diagnozę i informacje o sposobach leczenia, poczułem się jak na ostrym dyżurze. Na korytarzach tworzyły się kolejki. Bardzo nas zdziwiło, że mamy problem z poczęciem, ponieważ jesteśmy zupełnie zdrowi. Myśleliśmy, że wystarczy kilka tygodni i zajdę w ciążę. Oceniając jakość nasienia, bierze się pod uwagę trzy czynniki: liczbę, ruchomość oraz morfologię plemników. Miałem liczną drużynę pływaków, szybkich, ale bardzo głupich. Po prostu gubili się po drodze. Endokrynolog stwierdził, że przyczyną może być zanieczyszczenie środowiska. Nie zagłębiał się w szczegóły, ale tak powiedział. Po 2 latach i wielu zabiegach medycznych McGowanowie w końcu poczęli dziecko. To, co wprowadzamy do środowiska, z pewnością ma na nas wpływ. Byłem tego świadomy od dawna. Nie rozumiem, jak świat zewnętrzny mógłby nie oddziaływać na moją płodność. Musi istnieć jakiś związek. Zoologowie dobrze wiedzą, że substancje chemiczne mogą wpływać na zdolność osobników płci męskiej do rozmnażania. Louis Gillette od końca lat 80. bada rozwój seksualny samców aligatorów zamieszkujących zanieczyszczone jeziora środkowej Florydy. Mamy tu do czynienia z mieszanką pestycydów, substancji odżywczych i nawozów. Wiele z nich to znane od dawna związki, takie jak DDT. Powodują trwałe zanieczyszczenia organiczne. Gillette odkrył, że samce aligatorów żyjących w tych jeziorach mają narządy rozrodcze 3 razy mniejsze niż normalnie, a współczynnik reprodukcji jest o 90% niższy od przeciętnego. Udało się, doskonały okaz. Mamy dowody na to, że pestycydy mogą wpłynąć na rozwój jąder albo prącia. Deformacja jąder wiąże się z niskim poziomem testosteronu. Badane przez nas młode samce aligatorów mają podobny poziom tego hormonu jak samice. Również ich prącia są mniejsze niż normalnie, co wskazuje na trwałe obniżenie poziomu testosteronu. Tylko popatrz, macho. Dowody na to, że substancje chemiczne zaburzają rozwój seksualny, mają znaczenie nie tylko w badaniach nad fauną. W połowie lat 90. niepokoiło mnie, że nikt nie umiał odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ mają sztuczne substancje na dzieci. Ukazały się liczne prace na temat feminizacji dotyczące fauny. Wynikało z nich, że skutki są bardzo poważne. A przecież mężczyźni pod względem budowy ogólnej nie różnią się aż tak bardzo od aligatorów. Jeśli więc coś wpływa na faunę, dlaczego miałoby nie oddziaływać na dzieci? Oczywiście są różnice. Wierzę jednak, że nasze badania pozwolą ostrzec ludzi przed zagrożeniami dla ich zdrowia, dla zdrowia dzieci. Jądra są częścią układu hormonalnego mężczyzny, sieci gruczołów regulujących wiele czynności organizmu. Stymulują wzrost, kierują metabolizmem i rozmnażaniem. To gruczoły wydzielają hormony, substancje chemiczne pełniące funkcję nośników informacji.
Hormon płciowy, testosteron, odgrywa główną rolę w rozwoju płciowym mężczyzny. Pewne sztuczne związki chemiczne mogą zaburzyć lub zablokować jego wydzielanie, zakłócając rozwój seksualny dzieci płci męskiej. Jest to być może najpoważniejsza konsekwencja rewolucji chemicznej XX wieku. Przemysł chemiczny, choć liczy zaledwie 100 lat, zmienił rzeczywistość. Druga wojna światowa przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowe produkty, lekarstwa, dodatki do jedzenia, syntetyczny kauczuk, nylon. A także na pestycydy. Od lat 50. przemysł chemiczny produkował na skalę masową setki, a potem tysiące nowych związków. Jeden z nich, tworzywo sztuczne, zrewolucjonizował nasze życie. W zasadzie wszystkie nowe związki chemiczne otrzymano z jednego surowca – z ropy naftowej. Nowoczesny świat istnieje dzięki sztucznym substancjom. Początkowo nie podejrzewano, że mogą być niebezpieczne. Uważano wręcz, iż pestycydy takie jak DDT mają dobroczynne działanie. Jednak już od lat 60. w środowisku naturalnym zaczęto znajdować dowody na to, że jest inaczej. Niektóre związki chemiczne, na przykład polichlorowane bifenyle i dioksyny, bardzo mu zaszkodziły. Od wczesnych lat 40. ludzie w wieku rozrodczym mieli częsty kontakt z tego rodzaju substancjami. A zatem do roku 1950 przyszło na świat pierwsze pokolenie dzieci narażonych na ich wpływ już w macicy. Toksyczne związki najbardziej zagrażają wcale nie dorosłym, tylko dzieciom, zwłaszcza nienarodzonym. Bez wątpienia chemikalia wywierają największy wpływ na nienarodzone dzieci. Oddziałują na nie stale, a płód ma niewiele mechanizmów obronnych. Komórki zaczynają się wtedy dzielić, tworząc narządy. Ten proces rozpoczyna się już w 6. tygodniu ciąży, a nawet wcześniej. Do niedawna lekarze uważali, że łożysko chroni płód przed skażeniami z zewnątrz. Macica nie stanowi jednak takiej osłony. Wszystko, z czym styka się matka, wpływa także na dziecko. Rzecz w tym, że jest ono wrażliwsze, a więc bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Kilka tygodni po zapłodnieniu zarodek nie ma cech określonej płci. Procesem decydującym o tym, czy narodzi się chłopiec czy dziewczynka, sterują hormony. W 7. tygodniu ciąży zaczynają się rozwijać męskie cechy płciowe. Zapewne to substancje chemiczne spowodowały wzrost liczby wrodzonych wad męskich narządów płciowych o 200%. Chłopiec zaczyna wtedy stawać się chłopcem. Jeśli z powodu niskiego stężenia hormonów w jego ciele nie nastąpią wszystkie konieczne procesy, nie stanie się mężczyzną w sensie biologicznym. Po narodzinach niemowlę nadal narażone jest na oddziaływanie chemikaliów znajdujących się w mleku matki. Jeśli wykażemy, że mleko matki jest skażone, a potem zbadamy dziecko i pobierzemy od niego próbkę krwi lub moczu, możemy udowodnić, iż szkodliwe substancje znajdują się w organizmie dziecka oraz że w nim pozostaną. To przełomowy wniosek. Jednak przez dziesiątki lat przemysł chemiczny nie testował swych produktów na rozwijających się organizmach. Na podstawie tego, co dzieje się w organizmie dorosłego zwierzęcia, chcą przewidzieć, co się wydarzy w trakcie rozwoju dziecka.
Nowy człowiek powstaje w macicy, stopniowo. Jeśli coś zakłóci ten proces, zaburzy tworzenie się poszczególnych układów, dziecko zostanie uszkodzone na zawsze. I nic się nie da zrobić. Nie można się cofnąć do wcześniejszego etapu. That child is damaged forever. It's irreparable damage. You can't go back and rebuild that. Substancje chemiczne nie tylko zakłócają rozwój chłopców, mogą wręcz zagrozić przetrwaniu gatunku. Nowe badania wykazują, że wzrasta liczba poronień płodów płci męskiej. Istnieją dowody na to, iż chemikalia zabijają chłopców już w macicy. Pomiędzy zapłodnieniem a narodzinami chłopcom coś się przytrafia. Umierają, zanim przyjdą na świat. Amjinang, rezerwat Indian w pobliżu Sarni w Ontario, wygląda jak zwyczajna osada zamieszkała przez przedstawicieli klasy średniej. Tyle, że w pobliżu znajdują się jedne z największych zakładów petrochemicznych na świecie. Co roku emitują do atmosfery ponad 130 tysięcy ton toksycznych substancji. Nigdzie nie widziałam czegoś podobnego. Wszędzie czuć odór chemikaliów. Wiele razy, gdy odwiedzałam to miejsce, wyły syreny. Wypuszczano właśnie toksyczne substancje. Wszystko odbywa się na naszych oczach. Mamy świadomość tego, co się dzieje. Amjinang stanowi jedną z największych medycznych zagadek naszych czasów. W 2006 roku zyskało rozgłos jako miejsce największego spadku urodzin chłopców, jaki kiedykolwiek odnotowano. Zwykle chłopców i dziewczynek rodzi się pół na pół. Tu na jednego chłopca przypadają dwie dziewczynki. Gdy prześledzono dane demograficzne w okresach pięcioletnich, okazało się, że sytuacja wyglądała w miarę normalnie do początku lat 90. Wtedy nastąpił spadek liczby urodzeń chłopców. W latach 1999-2003 jeszcze się pogłębił. Wszyscy wiedzieliśmy, iż otoczenie musi mieć na nas jakiś wpływ, ale nie przypuszczaliśmy, że aż tak wielki. Nie dostrzegaliśmy wagi problemu. Ada Lockridge, miejscowa działaczka społeczna, pierwsza podniosła alarm z powodu znikania chłopców. Ludzie uważali, że w ich rodzinach tradycyjnie rodzą się dziewczynki. Moja najstarsza siostra ma jednego syna i trzy córki. Średnia siostra aż trzy córki. Ja urodziłam dwie. Problem był tak poważny, że zwrócił uwagę naukowców z całego świata. Amjinang to pierwszy taki przypadek wśród ludzi. Pojechałem na konferencję zorganizowaną przez Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco, poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu. Brali w niej udział najlepsi światowi specjaliści. Sytuację w Amjinang uznali za pierwszą zapowiedź wyginięcia. Tutejsze zakłady wytwarzają 40% produktów kanadyjskiego przemysłu chemicznego. Emitują szokujące ilości dioksanów, benzenów i rtęci, związków zagrażających rozrodczości człowieka. Ma pani artykuły na temat usuwania zanieczyszczeń? W zasadzie wszystkie. Jim Buffy działa na rzecz poprawy stanu zdrowia robotników. Pomaga tutejszym mieszkańcom zrozumieć wpływ zanieczyszczeń na organizm. Rafinerie w Sarnie emitują co roku ogromne ilości toksycznych substancji. Dziesiątki, może setki tysięcy kilogramów. Mogą one wywrzeć niekorzystny wpływ na układ rozrodczy i zaburzyć jego rozwój. Myślałam, że nigdy nie zostanę matką, że nie donoszę ciąży. Zanim urodziłam pierwsze dziecko, miałam cztery poronienia. Żaden lekarz nie potrafił wytłumaczyć, co było ich przyczyną. Pojechałam nawet do Londynu.
Zrobiono mi mnóstwo badań, ale nie znaleziono powodu. Nie umiano tego wyjaśnić. Substancje chemiczne wywierają wyjątkowo negatywny wpływ na płody płci męskiej. Badania potwierdziły, że wzrosła liczba poronień chłopców, co może świadczyć, że organizm po prostu usuwa płody męskie. Dlatego rodzi się zdecydowanie więcej dziewczynek. W trakcie badań powoli zaczęły się wyłaniać odpowiedzi. Przedstawiciele przemysłu i rządu byli dziwnie milczący. Czasem wykazywali troskę, lecz dodawali, że przecież nie ma dowodów. Nie przyjmowali wyników badań do wiadomości. Uważali, że to przypadek lub błąd w obliczeniach. Spadek liczby urodzeń dzieci płci męskiej to zjawisko na skalę światową. Już w ponad 20 wysoko uprzemysłowionych krajach liczba narodzin chłopców się zmniejsza. Od 1970 roku przyszło ich na świat niemal o 3 miliony mniej. Ale niebezpieczeństwo czai się nie tylko w rejonach zanieczyszczonych. Kryje się także w naszych domach, w substancjach chemicznych, z którymi stykamy się na co dzień. Dzieci są stale narażone na kontakt z ponad 1000 sztucznych związków chemicznych. Związki te znajdują się w komputerach, ubraniach, meblach, pościeli. W wodzie, którą dzieci piją i w powietrzu, którym oddychają. Kiedyś większość ludzi myślała, że problem skażeń ich nie dotyczy. Sądzono, iż są na nie narażeni ci, którzy pracują na przykład w rafineriach. Zanieczyszczenia występują nie tylko w oparach z kominów fabrycznych. Są w naszych ciałach. Współtworzą ich skład chemiczny. Gromadzą się w organizmach. I to bardzo szybko. Zalew produktów z tworzyw sztucznych sprawia, że życie codzienne chłopców przypomina spacer po polu minowym. W zasadzie wszystkie substancje chemiczne obniżające płodność u mężczyzn powstały z ropy naftowej. Zdecydowaną większość przedmiotów codziennego użytku wytwarza się na bazie paliwa kopalnego. Ropa naftowa, która tryska z ziemi, jest przerabiana i oczyszczana. Przy okazji powstają produkty uboczne. Grupa związków petrochemicznych, zwanych ftalanami, występuje niemal we wszystkich produktach, od kosmetyków i sprzętu medycznego do opakowań żywności oraz zabawek. To zainspirowało dr Shonę Swon do podjęcia badań. Zaczęłam badać ftalany, gdy przeczytałam, że Centrum Zwalczania Chorób wykryło te związki w organizmach niemal wszystkich Amerykanów. Szczególnie często występują u kobiet w wieku rozrodczym. W dodatku pojawiły się dowody na to, że ftalany mają znaczący wpływ na potomstwo płci męskiej. Ftalany znajdujące się w organizmie matki oraz jej mleku zakłócają rozwój seksualny chłopców. W rezultacie mamy do czynienia z syndromem ftalanów. Przejawia się feminizacją osobników płci męskiej. Ich narządy płciowe są mniejsze, a jądra nie zstępują do moszny. Wiele miękkich zabawek zawiera ftalany, mimo że mogą w trakcie ssania przedostać się do organizmu niemowlęcia. Dzięki ftalanom zabawki są przytulne i miękkie. Spełniają więc wszelkie normy i wydają się w pełni bezpieczne. Dziecko nie może przecież zrobić sobie krzywdy miękką maskotką. Ftalany są używane także przy produkcji środków do pielęgnacji i higieny osobistej. Zawierają je dezodoranty, szampony, żele pod prysznic.
Występują w środkach do pielęgnacji, gdyż przywierają do ciała i zostawiają na nim zapach. Świetnie nadają się do przenoszenia aromatu, ponieważ przenikają przez skórę. Dzięki temu woń dłużej się utrzymuje. Znajdują się też w odżywkach, dzięki którym włosy są lśniące i łatwiej się układają. Taki produkt pachnie świeżością. Przekonano więc nas, że jest czysty. Bardzo trudno nam uwierzyć w jego toksyczność. I na tym polega problem. Przecież my tylko smarujemy ręce kremem, nie zjadamy go. Ale czy po kilku minutach wciąż pozostaje na skórze? Nie. Jak myślicie, co się z nim stało? Nie wyparował. Wniknął w głąb ciała. Jeden z ftalanów stosowany przy produkcji tworzyw sztucznych, takich jak PCW, budzi szczególne obawy ze względu na to, do czego jest wykorzystywany. Na oddziale neonatologii wszędzie widzimy jedno z najpopularniejszych tworzyw sztucznych – polichlorek winylu. Zawiera on ftalan 2,2-etyloheksylu. Wiele agencji rządowych uznało go za czynnik toksyczny mający wpływ na płodność oraz na rozwój układu rozrodczego człowieka. To niewiarygodne, gdyż PCW stosuje się do produkcji opakowań preparatów krwi, kroplówek i cewników. Wiele badań wykazało, że ftalan 2,2-etyloheksylu może przenikać z urządzeń medycznych do organizmów dzieci. Przeciętnie człowiek przyjmuje codziennie do 30 mikrogramów tego ftalanu na kilogram masy ciała. Uchodzi to za bezpieczną ilość. Jednak w szpitalu dziecko może otrzymać za jednym razem dawkę 200 razy większą. Czasem dzieje się tak codziennie przez wiele dni lub miesięcy. Delikatne narządy wcześniaków płci męskiej są szczególnie podatne na uszkodzenia. Wydział Zdrowia i Usług Socjalnych Stanów Zjednoczonych oświadczył, że to poważny problem, zwłaszcza w przypadku stosowania intensywnej terapii medycznej u nowonarodzonych chłopców. Ftalan może mieć niepożądany wpływ na układ rozrodczy. Jednym z sygnałów zaburzeń jest atrofia, czyli zanik jąder. W niektórych szpitalach produkty z PCW zastępowane są innymi, wykonanymi z nietoksycznych tworzyw sztucznych. Staram się postępować zgodnie z zasadą po pierwsze nie szkodzić. Przestrzegamy środków ostrożności, by nasi pacjenci byli w pełni bezpieczni. Podjęliśmy decyzję, że musimy lepiej się przyjrzeć problemowi. Wśród groźnych związków chemicznych najgorszą sławę ma bisfenol A. Co roku produkuje się go 7 miliardów ton. Stanowi surowiec do wytwarzania jednego z najpopularniejszych tworzyw sztucznych – poliwęglanu. Poliwęglan to twarde i odporne tworzywo używane do produkcji wielu towarów – od płyt DVD po butelki dla niemowląt. Teraz znalazł się w samym centrum burzy, jaka rozpętała się wokół problemu zdrowia publicznego. Do niedawna większość z nas nie słyszała o bisfenolu A, choć wykorzystuje się go już od dawna. Dopiero ostatnio odkryto, jak bardzo jest niebezpieczny. Bisfenol A po raz pierwszy otrzymany został w 1891 roku przez rosyjskiego chemika. Uzyskiwano wtedy wiele nowych związków chemicznych. Związek ten nie został wytworzony dla celów komercyjnych. Sytuacja zmieniła się w roku 1930. Do lat 40. podejmowano próby stosowania bisfenolu A w kuracji hormonalnej. Oddziaływał na zwierzęta laboratoryjne, podobnie jak estrogen. Potem odkryto, że może być używany do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych, a także jako składnik żywic epoksydowych wykorzystywanych w produkcji puszek na żywność. Teraz jednak bisfenol jako sztuczny estrogen objawił swoje straszliwe oblicze.
Badano wpływ bisfenolu A na organizm człowieka w okresie kształtowania się cech płciowych, rozwoju mózgu i trzustki. Okazał się wyjątkowo szkodliwy. Dopiero sprawa butelek dla niemowląt produkowanych z wykorzystaniem bisfenolu A spowodowała, że Kanadyjczycy dostrzegli problem. Powiedzieli, co takiego? A my całymi latami karmiliśmy dzieci z tych butelek. Syn Toski Gardino, Luke, urodził się z wadą wrodzoną, mającą związek z wpływem substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Podczas kąpieli synka zauważyliśmy, że po jednej stronie moszna wydaje się pusta. Martwiłam się, że jądro nie zstąpiło, co może wpłynąć na jego zdrowie i płodność. Jądro u syna znajdowało się bardzo wysoko, w jamie brzusznej. Niezstąpienie jądra można leczyć chirurgicznie, lecz chłopcy, którzy rodzą się z taką wadą, są 8 razy bardziej narażeni na raka jądra. Ryzyko bezpłodności wzrasta 7-krotnie. Luke przeszedł 2 operacje. W końcu jądro znalazło się w mosznie. Wygląda na to, że jest zdrowe. Lekarze stwierdzą to ostatecznie dopiero, gdy syn będzie nastolatkiem i okaże się, że jądro rośnie. Operacja się udała, ale problem nie został całkowicie rozwiązany. Około 2 miesięcy po drugiej operacji zauważyliśmy, że drugie jądro zaczęło się cofać. Nie tak wysoko jak pierwsze. Wciąż było w mosznie, ale przemieściło się wyżej. Miałam wyrzuty sumienia, że zrobiłam za mało. Czułam się odpowiedzialna za to, co się stało, choć dotąd niewiele wiedziano o skali zagrożenia. Przed porodem skonsultowałam się z 3 różnymi naturopatami. Miałam położną, dulę i lekarza. Mówiono mi, jakich przypraw i jedzenia unikać, ale nikt nic nie wspominał o butelkach. Od tamtej pory Toska wiele się nauczyła. To, co znajduje się w środowisku, oddziałuje na nas w różnym stopniu, zwłaszcza na dłuższą metę. Strach pomyśleć, że te różne związki chemiczne wywierają wpływ na mego syna. Matka nie musi być inżynierem, chemikiem, ani ojciec. Nie taka ich rola. To absurdalne, że oczekujemy od nich tej wiedzy. Nie ma wątpliwości, że bisfenol A i ftalany stanowią zagrożenie dla męskiego układu rozrodczego. Mimo to co roku produkuje się miliony kilogramów tych chemikaliów. Rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Głównym rzecznikiem przemysłu chemicznego w kwestii ftalanów i bisfenolu A jest dr Stephen Hanches. Związki te były wielokrotnie badane przez agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Po ponad 50 latach ich użytkowania brak przekonujących dowodów na to, że bisfenol A lub ftalany mogą szkodzić. Opinii tej przeczą wyniki setek niezależnych badań. Znacznie mniej prac naukowych wykazuje, że związki te nie są szkodliwe. I niemal wszystkie przeprowadzono na zlecenie przemysłu chemicznego. Sytuacja ta przypomina pewien wcześniejszy konflikt.
Ponad 90% prac napisanych na podstawie badań nad bisfenolem A, zleconych przez władze, wykazuje niekorzystny wpływ tego związku na zwierzęta. Żadne z badań finansowanych przez przemysł chemiczny takiego wpływu nie stwierdziło. Niektórzy przypominają sobie może zeznania, jakie w 1994 roku złożyło przed kongresem 7 prezesów koncernów tytoniowych. Przysięgli, że nie ma związku między paleniem papierosów a rakiem. Pamiętajmy o tym, słuchając przedstawicieli przemysłu chemicznego, interpretujących dane na temat bisfenolu A i ftalanów. Lobby chemiczne należy do najpotężniejszych na świecie. Od 1976 roku zakazano produkcji zaledwie 5 substancji chemicznych. Przemysł ten wykorzystuje swe bogactwo i wpływy w celu ograniczenia kontroli. Zabiega, by władze trzymały się z daleka. Jego przedstawiciele zdali sobie sprawę, że wyniki niezależnych badań mogą skłonić organy nadzoru do zmiany stanowiska. Uważacie, że wszystko jest w porządku? Po udostępnieniu nam wyników badań zgłoszono się do Agencji do Spraw Żywności i Leków. Jakich badań? Rozmaitych. Czy zwróciliście się o wyniki badań z niezależnych źródeł? Zazwyczaj tego nie robimy. W takim razie nie chronicie Amerykanów, skoro nie interesują was inne wyniki niż te, które przekazali wam bezpośrednio zainteresowani. Naukowcy pracujący dla przemysłu tytoniowego zarobili dużo pieniędzy. Założyli własne firmy. Teraz prowadzą badania dla producentów toksycznych substancji. Wykazują, że nie są one niebezpieczne. Uświadomili sobie znaczenie edukacji społecznej. Wprowadzają ludzi w błąd, manipulując informacjami. I to działa. Koncerny interesuje tylko własny zysk. Jeśli będą mogły rok, 5 lub 20 lat prowadzić niekontrolowaną sprzedaż swoich produktów, odniosą sukces. Ale sprawa bisfenolu A zaczęła żyć własnym życiem. W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie społeczne, wielkie sieci takie jak Walmart wycofały ze sprzedaży towary zawierające tę substancję. Potem wydano zaskakujące oświadczenie. Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego podjęła działania w celu wyeliminowania z rynku niektórych rodzajów plastikowych butelek dla niemowląt. Choć ze źródeł naukowych wynika, że wpływ tych wyrobów na noworodki i niemowlęta nie przekracza norm, uważamy, iż należy przyjąć większy margines bezpieczeństwa. Rząd zrozumiał, że trzeba coś zrobić. Może naukowcy z Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego przekonali polityków, iż należy działać. Historia butelek dla niemowląt może oznaczać, że czas bisfenolu A dobiega końca. Skupiono się tylko na kwestii butelek czy mleka w proszku. A problem jest znacznie szerszy. Chodzi o związki chemiczne zakłócające procesy endokrynne, o uszkodzenie systemu regulacji hormonalnej i o to, że tworzymy nasz świat, wykorzystując sztuczne substancje. Postawa Kanady w sprawie bisfenolu A to wielkie zwycięstwo. Jednak problem jest poważniejszy i nie dotyczy tylko tej jednej substancji chemicznej. Oto szokujące dane. Z 80 tysięcy stosowanych związków chemicznych, 85% nigdy nie zbadano pod kątem ich wpływu na organizm człowieka. Zalaliśmy półkulę północną związkami chemicznymi, które oddziałując na matki mogą wpływać na rozwój płodów.
Jeśli nie wycofamy się z ich produkcji, wzrośnie liczba zaburzeń czynności organizmu ludzkiego. Dyskusja na temat bezpieczeństwa sztucznych substancji nigdy się nie skończy. Nasz świat się od nich nie uwolni. Miną dziesiątki lat, zanim zrozumiemy, cośmy zrobili. Już teraz wywarliśmy wpływ na rozwój seksualny dzieci płci męskiej. Zobaczcie, ile czasu upłynęło, nim społeczeństwa zwróciły uwagę na problem globalnego ocieplenia. Wiele osób nadal go neguje. Nie przeraża nas coś, co ma się zdarzyć za 3 pokolenia. Co innego, gdy chodzi o nasze dzieci i wnuki. Sztuczne związki chemiczne nie tylko rujnują zdrowie chłopców. Mogą stać się przyczyną końca naszego gatunku w znanej nam postaci. Zalew nowych związków chemicznych, który nastąpił w ubiegłym stuleciu, może doprowadzić do najgwałtowniejszych zmian ewolucyjnych w historii naszego gatunku. Zadecydują one o tym, jakie typy genów zostaną przekazane następnym pokoleniom. A osobnik ze złymi genami ma mniejszą szansę na udane potomstwo. Oto istota ewolucji. Dzieje się właśnie teraz. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Anna Rajca. Konsultacja naukowa profesor doktor habilitowana Danuta Pisarek-Miedzińska. Czytał Leszek Sznyterp.